Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC. Powiem wam szczerze, że na tym kanale mało modów do Federal Funky zostało uwieczniony na wideo przeze mnie, ale ten mod musi zostać uwieczniony. Panie i panowie, nie widziałem nic bardziej niesamowitego w tej grze niż ta modyfikacja. Każdy mówi o tej modyfikacji. Tak naprawdę, w momencie, w którym Federal Funky na 3 lata sobie umarło, tak ten mod po prostu podniósł tą grę z martwych. Podniósł po prostu tą grę na większe wyżyny hype'u niż kiedykolwiek ona była, ponieważ wszyscy gadają i nagrywają tą modyfikację. I ja po prostu musiałem wam ją pokazać. Ten film nie będzie jakiś strasznie długi, ale muszę wam tą modyfikację pokazać. Tak, by the way, w tym momencie zrobię zdjęcie, jak się nazywa okienko, żeby wam to pokazać. Także teraz na ekranie będziecie mieli to zdjęcie, które właśnie zrobiłem, ponieważ tak się nazwa zmienia, jeżeli zbyt długo jesteście w tym menu. Jeżeli macie troszeczkę więcej lat, albo trochę lat, tak jak ja, to znacie to menu. Nie powiem wam, z jakiej to jest gry. Musicie rozkminić sami. Także panie i panowie, enter... Jesus, pierwszy raz to gram na słuchawkach. Już to grałem, żeby nie było. Chciałem zobaczyć, czy w ogóle jestem w stanie to przejść, ale muszę po prostu wam to pokazać. To jest po prostu coś niesamowitego. Także it's time to play. Piosenka nazywa się Silly Billy, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Postać nazywa się Yourself. Oh boy, piosenka trwa 6 minut. Jest tylko jedna piosenka w tej modyfikacji z nim, ale panie i panowie, lecimy. Będzie ciężka przeprawa, ale damy radę. Ladies and gentlemen. Jak ja się cieszę, że Federal Funky wróciło do żywych. Jak ja się cieszę, nie macie pojęcia. O Jezu! Jak to kampion są zgrzewki! Jest tak to niesamowite! Mój Boże, uwielbiam tą modyfikację! Powiem wam, potem po piosence wam powiem lore jeszcze troszkę tej piosenki. Bo lore jest naprawdę ciekawy. Dobra, skupienie. Jeżeli jestem aż za szybki na tą grę, to będę grać szybciej niż nutki lecą. I to jest mój problem w Federal Funky jeszcze. Jak gram lepiej niż kiedykolwiek. Tak jeszcze mi się byli. O! No to lecimy. Uuu. Się zmniejszył, wygląda jak my. Uuu. O właśnie, o Boże. Tu mają ostatnio. Prawie. Widać chyba dlaczego. Jest skupienie na maksa, nie? Jak się pojawił z powrotem? Uuuu!
Ostio, siostrio! Let's go! O mój Boże! To jest wyzwanie przez 6 minut? O, chcę się tylko podrapać. My się podrapać człowiekowi nie radzą. O, ja tu nie chcę umrzeć, halo? Halo, halo? Mi życie spada. O, pół skupienia. Da, chyba żyjemy, chociaż nie wiem. Dobra, żyjemy. I patrzcie to! Niesamowite to, mój Boże! Jest zepsute lustro! I tak by on był teraz przed tym lustrem, już nie w lustrze. Wow! Teraz powinienem wyskoczyć w ogóle. Ja nie chcę, żeby to wystraszyło. Wow! Wow! Powiem wam tak. Tak, to mam właśnie Silly Billy się piosenka nazywa. 82% z piosenki zrobionej, 339 tysięcy punktów. To jest jedna z najbardziej niesamowitych modyfikacji, jaką ja widziałem. Przez to właśnie, że najpierw są tylko nuty i takie dźwięki, potem nagle się pojawia wielki po prostu chór i normalny tekst, normalny śpiew. To jest po prostu coś niesamowitego. Zjebałem to, przepraszam, chciałem wam pokazać to w pełnej krasie, ale będziecie to mogli zobaczyć na YouTubie też w pełnej krasie. Wow, po prostu wow. Nie wiem po prostu co więcej powiedzieć. Mogę wam jeszcze przekazać trochę loju. Loj jest taki, że ta postać została zrobiona przez Divide'a. Divide się nazywała ta osoba. Została stworzona ta postać. Ale on umarł ogólnie. I właśnie community tchnęło życie w tą postać właśnie, żeby tak jakby upamiętnić jego życie właśnie tą postacią. I to jest ogólnie... Yourself to jest boyfriend jako w momencie, w którym jego dziewczyna była mała, no nie? Czyli ta dziewczyna, która tak siedzi na tym i tak sobie głową macha, to tak by boyfriend skończył, gdyby ona umarła, no nie? Że właśnie jest taki zniszczony i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc no... Po prostu musiałem wam to pokazać i tyle. To jest jedyny powód, dlatego chciałem ten film nagrać. Chciałem wam to pokazać, bo to jest po prostu coś niesamowitego, także... Wow. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za uczestnictwo. Jestem zły na siebie, że to zjebałem. No ale cóż. Nie zawsze trzeba być idealnym, nie? Także
No. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie, cześć i pa, pa.